sobotni poranek na manewrach Chorągwi Kieleckiej rozpoczął się grą miejską od kanter. Polega ona na zbieraniu kodów QR oraz wykonywaniu zadań, które są zapisane w tym kodzie. Agent wręcza w dzisiejszej grze miejskiej uczestnikom karty z kodami. Oni rozwiązują zagadki, następnie wracają do agenta, a on wręcza im koperty z numerami ukończenia zadania. Znajdujemy się w parku miejskim. Jesteśmy uczestnikami gry miejskiej i aktualnie jesteśmy przy pomniku Armii Krajowej i robimy zadania właśnie związane z tym punktem. Gra jest bardzo interesująca. Poznajemy dzięki niej Kielce. Uczymy się nowych rzeczy. To jest taka żywa lekcja historii. I idziemy na dworzec, a wcześniej do McDonalda. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Czyli najpierw do McDonalda. Podczas gry miejskiej skanujemy QR kody i rozwiązujemy krótkie quizy związane z postaciami historycznymi, które mieszkały w Kielcach bądź miały jakieś wspólne rzeczy z Kielcami. No i rozwiązujemy też zadania poboczne, przy tym świetnie się bawiąc.